Mamy w tej chwili godzinę 18:10. Gołąbki dalej trenują, słoneczko już chyli się ku zachodowi. Ale już ptaszki, myślę, za jakieś 10-15 minut pewnie wylądują. Już teraz tak więcej tutaj się mi pojawiają. Wkoło gołębnika wspólnego. Chociaż jeszcze pułap mają dość wysoki. No i cały czas na pełnej prędkości sobie trenują. Jak widać, nic nie usiadło. Żadna sztuka nie ma dość. Fajnie zwartą grupą. Tu chyba, wydaje mi się, jeden gołąbek jakiś obcy się dobił, niebieski. Tak troszkę czasami zostaje w tyle, no ale to wiadomo, jak jest gdzieś gołąb. Jest strudzony lotem od dłuższego czasu, to jest to normalna sprawa. Także no, już jest 40, pewnie ponad minut oblotu i ptaszki nie mają dość. Pewnie jutro nie będzie inaczej, też będą trenować ostro. Rano 7:30 do 8:30 i wieczorkiem od 17:30 do 18:30. No ale nie, tak jak już mówiłem we wcześniejszym nagraniu, że często się to troszkę wydłuża, bo ptaszki naprawdę trenują bardzo ochoczo i nie mają dość, także słońce, myślę, że za jakieś 10 minut zajdzie za horyzont. No teraz jest 18:12, także trenują już od 42 minut, do tam jakiś jeszcze jeden obcy gołąb, ale na szczęście się nie dobił, do nich leci gdzieś dalej, tam widać. A tutaj grupka, która za kilka dni powalczy w locie z Brandenburga 405 km. Także jak widać, jeszcze pewnie potrenują sporo czasu. Jeszcze myślę, że jakiś kwadrans i będą w końcu lądować, bo pora i na jedzenie, bo przecież z pustym żołądkiem nie zawsze lepiej się śpi. Także to by było na tyle. Widać, ptaszki chodzą fajnie, wszystko jest ok. Także pozdrawiam wszystkich hasłem dobry lot.